Witam Państwa, 24 kwietnia, Lewandowski Łukasz, firma Fusto. Zapraszam na komunikat sadowniczy numer 5, w którym poruszymy tematy związane z uprawą jabłoni oraz upraw pestkowych. Jeżeli chodzi o jabłoń, drodzy Państwo, wchodzimy w najtrudniejszy i taki najintensywniejszy okres zagrożenia parchowego. Prognozy pogody wskazują na dużą częstotliwość opadów w tym tygodniu. Niektóre się już sprawdziły, niektóre się nie sprawdziły. Jednakże należy spodziewać się bardzo silnego i silnego zagrożenia parchowego. Zakładamy, że ten tydzień będzie takim tygodniem newralgicznym, tygodniem bardzo ważnym, jeżeli chodzi o skuteczność niewpuszczenia sobie parcha do naszych kwater w uprawie jabłoni. Szacujemy też, że w tym tygodniu, jeżeli okres zwilżenia liścia będzie odpowiednio długi, a na to się zapowiada, gdyż te opady deszczu będą występować z pewną powtarzalnością, może wystąpić taka sytuacja, że zdecydowana większość tych zarodników workowych zdolnych do infekcji się wysieje, a co za tym potencjał infekcyjny, zagrożenia infekcjami parcha jest bardzo, bardzo duży. Jeżeli zastosowali się Państwo do naszych zaleceń pod kątem działań zapobiegawczych, które wysłaliśmy Państwu w formie SMS-owej, te SMS zostały wysłane do naszych klientów, wysyłamy je bezpłatnie. Jeżeli te zabiegi zapobiegawcze zostały wykonane, to ten sad na okres weekendu na pewno został skutecznie zabezpieczony. Teraz musimy myśleć o kolejnych zabiegach, gdyż nadal ze względu na to, że ten przyrost zielonej masy jest intensywny, cały czas tworzą nam się nowe obszary infekcyjne. Jeżeli chodzi o działania zapobiegawcze, nie odkrywamy tutaj Ameryki, sugerujemy wykonanie zabiegów Dalanem 700WG w dawce 0,5 kg na hektar. Do zabiegu sugerujemy dodatek fosforyno-potasu, na przykład Elvita Ochrona w dawce 1,5 litra na hektar. Preparat ma przede wszystkim poprawić właściwości cieczy roboczej, zmobilizować drzewa do takiej naturalnej odporności poprzez wzmożoną produkcję fitoaleksyn. Dodatkowo stosowany z każdą grupą, która wykazuje jakąś wrażliwość na tworzenie się ras odpornych, na pewno będzie nam ładnie niwelował tworzenie się ras odpornych parcha. Więc Delan Pro plus Elvita Ochrona lub Delan 700WG oczywiście plus Elvita Ochrona lub Delan Pro w dawce 2,5 litra na hektar. Kolejnym wariantem, który możemy w tym momencie zastosować, wydaje się on bardzo ciekawy, Delan 700WG w dawce 0,5 kg i do tego dorzucamy 0,25 litra Cercadisu. Cercadis, nowy fungicyd z grupy SDHI, bardzo ciekawy, który zebrał bardzo, bardzo dobre wyniki, również mączniakowe. Ze względu na to, że to jest grupa SDHI, pamiętajmy, liczmy te zabiegi, to byłby pierwszy zabieg w tym sezonie. Zostają nam jeszcze ewentualne dwa zabiegi, które możemy wykonać. Cercadis, oprócz tego, że etykietowo zapisanego ma między innymi parcha i mączniaka jabłoni, zbiera bardzo dobre wyniki w sadach, jeżeli chodzi o zwalczanie szarej pleśni, czyli mamy kolejny dobry środek, uniwersalny, bardzo elastyczny, gdyż nie ma ograniczeń w mieszalności z Delanem, z Kaptanem. Nie musimy tworzyć tego bufora w stosowaniu innych fungicydów kontaktowych. Jeżeli mówimy o działaniach interwencyjnych, a na pewno musimy na tą interwencję popatrzeć w przypadku przedłużających się opadów deszczu, silnego wiatru, który gdzieś tam utrudnia wjechanie do sadu, wykonanie skutecznego zabiegu, możemy zastosować, jeżeli to jest bardzo króciutki okres działania interwencyjnego, możemy zastosować mieszaninę na przykład właśnie tego Delanu 700WG w dawce już podwyższonej, czyli 0,75 kg i do tego dorzucić Cercadis, tylko w tej dawce już górnej 0,03 litra na hektar. Bądź jeżeli nie stosowaliśmy w tym sezonie jeszcze mytosu, możemy zastosować mieszaninę Delanu również w tej dawce 0,75 kg, do tego dorzucić 1,5 litra mytosu i ewentualnie pomyśleć o wzbogaceniu tej mieszaniny zbiornikowej fosforynem potasu, na przykład Elvita Ochrona. Dawki Delanu na poziomie 0,75 plus mytos w dawce 1,5 litra stosujmy, jeżeli ten okres
interwencyjny jest troszkę dłuższy. Sama mieszanina w sobie wykazuje działanie interwencyjne na poziomie 72 godzin. Jeżeli chodzi o mączniaka, część upraw jabłoni, znakomita część, już kwitnie. Widzimy to w województwie mazowieckim, świętokrzyskim, lubelskim, małopolskim. Jednakże tutaj jeszcze kujawsko-pomorskie, pomorskie, północna część Wielkopolski są jeszcze odmiany, które są w fazie różowego pąka kwiatowego. Tutaj jeżeli chodzi o mączniaka, możemy wykonać zabieg środkiem kendo lub pozostać przy tej mieszaninie delanu z serkadisem. Na pewno jedno i drugie rozwiązanie wydaje się być bardzo, bardzo pewne. Jeżeli chodzi o szkodniki, no tu jest taki temat bardzo, bardzo, bardzo trudny, bo te szkodniki powinny do tego momentu być już skutecznie zwalczone. Mamy kwitnienie, dlatego też wychodzimy do Państwa z taką informacją, żeby dbać o te organizmy pożyteczne, przede wszystkim dbać o pszczoły, murarkę, trzmiele. Także jeżeli możemy, a powinniśmy to zrobić, nie wykonujmy zabiegów w kwitnienie. Zabiegi przeciwko szkodnikom zdążymy wykonać, wykonamy na pewno je króciutko po kwitnieniu. Będą to zabiegi również skuteczne, ale przede wszystkim bezpieczne. Szanujmy pszczoły, gdyż widzimy, że wegetacja przyspieszyła tak mocno, że nie wszędzie te pszczoły się jeszcze pobudziły, nie wszędzie intensywnie pracują. Jeżeli chodzi o nawożenie, tutaj chcieliśmy przyłożyć szczególną uwagę do tego, że pojawia się dużo niedoborów. Związane jest to z bardzo silnym przyspieszeniem wegetacji. Oczywiście, jeżeli jest to faza kwitnienia, unikajmy jakiegoś tam intensywnego nawożenia. W tym momencie, jeżeli chodzi o zastosowanie biostymulatorów, powinniśmy skupić się na preparatach algowych. Polecam oczywiście Elvita Alga w dawce 2,5 litra na hektar. Jest to jeden zabieg. Powtarzamy drugi zabieg 2,5 litra po kwitnieniu. Jeżeli w tych lokalizacjach właśnie kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, ta część północno-wielkopolski, mamy jeszcze różowy pąk, zachęcam do zastosowania gotowej technologii Sadbox Kwitnienie. Technologia dostarcza wszystkie niezbędne składniki pokarmowe, które są potrzebne w okresie kwitnienia, a więc fosfor, bor. Dodatkowo wzbogacamy mieszaninę aminokwasem i preparatem biostymulującym na bazie alg morskich. Jeżeli chodzi o jabłonie, taki temat na bieżąco, na temat, który otrzymujemy bardzo dużo telefonów od Państwa, jest bardzo dużo zapytań, dużo niewiadomych, regulacja wzrostu. Krótko, żeby nie zabierać cennego czasu, jesteśmy za tym, żeby Regalis Plus odłożyć na okres po kwitnieniu. Jest bardzo silne obłożenie pąkami kwiatowymi. Na razie to wszystko ładnie kwitnie. Regalis odkładamy po kwitnieniu. Według nas to jest, nie jest to odpowiedni sezon na użycie Regalisu właśnie w tym momencie. Jeżeli chodzi o uprawy pestkowe, króciutko, dwie choroby, dwa działania. Brunatna zglizna drzew pestkowych i rak bakteryjny. Rak bakteryjny, tutaj na pewno preparaty miedziowe bardzo mocno zostały użyte, zastosowane we wcześniejszych fazach rozwojowych. Jeżeli chodzi o stosowanie obecnie, można zastosować na przykład nawozy miedziowe typu Elvita Miedź. Występuje ona w formulacji płynnej, jak i proszkowej. Miedź występuje w formie tlenochlorku miedzi. Dawki na poziomie 1,5 litra bądź 1,5 kg na hektar. Jeżeli chodzi o brunatną zgliznę drzew pestkowych, paleta produktów jest bardzo szeroka. Pamiętajmy tylko jedno, tak jak wspominaliśmy to w ubiegłym poprzednim komunikacie, dostosowujmy preparaty do temperatury. Troszkę nam to poleciało w dół. W momencie stosowania, jeżeli będziemy mieli wyższą temperaturę, zastosujmy Luna Experience, ona ma rejestrację zarówno wiśni i w czereśni. Natomiast jeżeli będziemy mieli chłodniej, rozważmy zastosowanie fungicydów Signum bądź Switch. Jeżeli chodzi o szkodniki, na razie pasujemy również w drzewach pestkowych. Pestkowe kwitną, pozwólmy kwitnieniu zrobić swoją robotę. Nie nadużywajmy cierpliwości pszczół. Na dzień dzisiejszy, drodzy Państwo, byłoby to
było to wszystko. Jeszcze kończąc, zapraszam Państwa na nową, odświeżoną stronę www.frusto.pl. Znajdziecie tam Państwo dostęp, oczywiście darmowy dostęp do naszych stacji meteorologicznych, darmowy dostęp do komunikatów sadowniczych. Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem darmowym oczywiście komunikatów sadowniczych z informacją o zagrożeniach, proszone są o kontakt z przedstawicielami firmy Frusto. Na dziś to wszystko. Skutecznej ochrony życia. Dziękuję. Do widzenia.